kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj na mój kanał, na specjalny filmik. Będzie to tym razem nie filmik lumpeksowy, chociaż będą elementy rzeczy z lumpeksu. Zapraszam Was na filmik o sztuce na ubraniach. Są teraz takie trendy, zresztą od dłuższego czasu, a zawsze też istniały takie rzeczy, takie ciuchy, które właśnie w jakiś sposób eksponowały sztukę, czy wysoką sztukę na naszych ubraniach, akcesoriach i tak dalej. I słuchajcie, ostatnio zakochałam się w kolekcji, o której usłyszałam na gali bestsellerów Empiku, której oglądałam kawałek transmisji, a było to na temat nowej kolekcji Medicine, która prezentuje wielkie dzieła renesansu na ciuchach. I to w dodatku na ciuchach naprawdę trendy, na ciuchach takich w modnych, super modnych, nawet w tym sezonie designach, więc jest to bardzo fajne, bo nie są to takie, wiecie, tradycyjne, jakieś nudne, klasyczne ciuchy, tylko właśnie fajne, młodzieżowe kroje i na tych krojach mamy przepiękne, ponadczasowe dzieła, które po prostu zatykają dech w piersiach, przynajmniej moich. Jestem ciekawa, jak się Wam to spodoba. A tymczasem, słuchajcie, jeszcze dodam, że nie jest to żadna sponsorowana akcja, nie jest to żaden filmik sponsorowany, po prostu tak bardzo spodobała mi się ta kolekcja, tak mnie zainspirowała ta kolekcja, że postanowiłam Wam pokazać tą kolekcję, po prostu, że może Wam się też spodoba. Przy okazji pokażę Wam też moje dzieła, na których ja malowałam rzeczy ręcznie przeze mnie robione właśnie, jak chodzi o ciuchy i akcesoria, buty, torebki. Także dzisiaj będzie taki połączony filmik i niespodzianką jest to, że moja mama, Bożena Adamek, będzie też modelką i pokaże Wam część tej kolekcji na sobie właśnie w przemierzalni w Medicine. Także zapraszam na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba tak jak mnie, skromnie mówiąc. Ale nie, naprawdę jestem totalnie zainspirowana kolekcją i mam nadzieję, że Was też zainspiruje tym i że Was jakoś nakręcę do robienia twórczych działań. Słuchajcie, więc bardzo Was proszę oczywiście o zasubskrybowanie kanału i polubienie filmiku. Będzie on mnie kosztował na pewno bardzo dużo pracy też przy składaniu, więc będzie mi bardzo miło, jak mnie w ten sposób nagrodzicie. Oczywiście możecie też kupić mi kawkę. Link do tej akcji jest w opisie pod filmikiem. Lecimy. Na początek zapraszam Was na relacje ze sklepu. Najpierw ja mierzę i pokazuję część Wam kolekcji, a później pokazuję Wam też właśnie, jak mierzymy razem z moją mamą tę śliczną kolekcję. Słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do tej relacji, to pokażę Wam tutaj kilka przebitek tych rzeczy, co potem widzicie na modelkach, czyli dosłownie to są zdjęcia ze strony Medicine. To dlatego, że też jest tam fajnie zrobiona kompozycja właśnie z takimi elementami, zobaczcie, muzealnymi, na przykład z jakimiś czarami, misami, sztuką użytkową z muzeum, powiedzmy, jakimiś elementami typu kolumienki i tak dalej, co fajnie właśnie eksponuje charakter tej kolekcji. Mnie najbardziej podobały się takie nowoczesne właśnie elementy, niekoniecznie właśnie te akcesoria, chociaż niektóre były fajne. Bardzo, bardzo podobały mi się bluzy i koszule, super moim zdaniem zrobione, co tam Wam właśnie pokazuję teraz. Szczególnie takie koszule, które są na przykład częściowo gładkie, a częściowo mają te obrazy na sobie. Najmniej chyba zachwyciły mnie takie z bardzo drobnymi wzorami rzeczy, z wyjątkiem tam były może jedna koszula, jedna sukienka, które były po prostu fajnie zaprojektowane. Natomiast najbardziej podobały mi się zdecydowanie te takie większe, pojedyncze elementy łączone w taki nowoczesny sposób z gładkimi tłami, czy też częścią tła obrazu wydrukowaną i no i to powiem Wam, że to naprawdę najbardziej mi się spodobało. Także jest oczywiście też dużo męskich rzeczy w tej kolekcji i to jest super, bo nie wyklucza właśnie to mężczyzn z tej akcji. Pokazuję Wam teraz już bez gadania resztę i spotykamy się po relacji. Zobaczycie teraz trochę, jak pokazuję kolekcję oraz jak pokazuję niektóre ciuchy z kolekcji na sobie. Tutaj mam bluzkę, która mi się bardzo spodobała. Bardzo mały wzór, ale wzór właśnie z Venus Botticelli'ego. I kurtkę, w której się zakochałam od pierwszego wejrzenia, jak ją zobaczyłam na stronie. Jak ją zobaczyłam na witrynie w ogóle, przechodząc przypadkowo w walentynki w Bonarce, bo naprawdę rzadko bywam w takich miejscach.
Ale słuchajcie, no ta kurtka mega mi się podoba, po prostu jestem w niej totalnie zakochana. A mierzyłam też sukienkę, która moim zdaniem jest za krótka dla mnie. Mimo dobrego rozmiaru, to wydaje mi się, że to jest właśnie na wzrost mojej mamy sukienka. Bo ja uważam, że ta sukienka powinna być co najmniej do kostek, a nie taka właśnie jakaś krótkawa sobie. Także nie jestem fanką sukienki dla mnie, natomiast kurtki jak najbardziej. No i mierzę jeszcze w bardzo ładny podkoszulek, w bardzo fajnej kolorystyce, super nowoczesnym stylu, fajny materiał wiskozowy. Powiem Wam, że ten podkoszulek bardzo mi się podobał, ma trochę dla mnie za krótkie rękawy. To nie jest dobra długość rękawu dla mnie, dla mojej figury i dla moich ramion. Ale sam podkoszulek jest naprawdę mega fajny. Tu bluzkę, którą mierzyłam głównie ze względu na Anię naszą. Wiecie, kto ogląda live'y, to wie, o kogo chodzi. Ma piękne, przepiękne rękawy, bardzo ładny kolor. No a tu znowu ponownie ta bluzka, bo mierzyłam dwie pod rząd tutaj. No i ta bluzka chyba wygrywa jednak, jak chodzi o mnie. Płaszcz, ten co ma z tyłu Leonardo da Vinci, Vitruvian Man. I tutaj mamy torbę, która dość fajnie pasowała do mojego płaszcza, także sobie ją zmierzyłam. No i teraz zobaczymy trochę kolekcji na wieszakach, bo nie wszystko oczywiście mierzyłam, tylko to, co by mi tam spasowało, powiedzmy, dla mnie. Tutaj macie kurtki, też niektóre sfilmowałam rzeczy takie basiki tak zwane, które oni tam mają, bo większość tak naprawdę tych rzeczy ze sztuką na sobie fajnie pasuje do gładkich rzeczy. No nie zestawimy 10 takich ubrań ze sobą, czy nawet dwa ciężko jest zestawić, które są z tej kolekcji, bo są bardzo charakterystyczne, wyraziste. O, tutaj mamy spódniczkę z tiulem w tych trendach takich, co teraz będą przezroczystych. Sukienka. No, kończąc moją wypowiedź, fajnie to wygląda, jak połączymy to właśnie z takimi gładkimi, basicowymi rzeczami, na przykład z jeansami, z gładką sukienką, spódnicą. Ta bluza na przykład jest świetna i tutaj pokazuję Wam, że miała dość dużo bawełny w sobie. Bardzo, bardzo ładny podkoszulek oversize'owy, który świetnie wyglądałby do wszelakich gładkich dołów, czy to spodni, czy spódnic. No i trochę akcesoriów też sfilmowałam dla Was tam, żebyście zobaczyli, że mają też właśnie torebki, portfele i tak dalej. Tu jest też przepiękny zestaw z tym płaszczem. No i takie podkoszulki w stylu lat 2000, których nie jestem specjalną fanką przezroczystym, ale teraz takie trendy z tymi przezroczystymi rzeczami. No i ta koszula mnie też zachwyciła totalnie, wiecie co, przepiękna jest. Do gładkich spodni, tak jak tutaj to było właśnie wyeksponowane, albo do spódnicy maxi czarnej na przykład. Cudowna rzecz. Bardzo mi się podobała. Bardzo ciekawa spódnica z obrazami Boscha bodajże, a nie wiem czy tylko, ale na pewno były tam obrazy Boscha też. Super, super wystylizowana i co ciekawe, ta spódnica ma dwie warstwy i na każdej warstwie są inne obrazy. To jest mega fajne. Dzień dobry, witamy w przymierzalni Medicine. O, widać nas obie. O, wybrałyśmy kilka rzeczy i teraz spróbujemy przymierzyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaraz się zobaczymy znowu. No, zobaczymy. Nie wiem, czy to do sukienki pasuje. Mi się wydaje, że właśnie pasuje, bo ta sukienka jest dosyć do ciała. Tak, czy pasuje do tych koralików? A, to koraliki nie przeszkadzają. Być? Ona też ma koraliki. Aha, rzeczywiście ta kurtka jest mała, fajnie. No, mówiłam, fajna. No i ona ma granatowe tło też tutaj. Ona ma granatowe. Właśnie mówię, że do tej sukienki fajnie wygląda, nie? No właśnie, jestem zaskoczona, bo myślałam, że to tylko młodzieżówka. Mogłabyś mieć do tego, wiesz... Mogłabyś do tego mieć, wiesz, czarne rajstopy na przykład. Jestem zaskoczona, bo myślałam, że to będzie okropne. A to super dobrze wygląda. Super. Bardzo fajna strona, widzicie? No. Tak, nasza w Krakowie. Idźcie do Czartoryski. Oglądać na żywo. A najlepiej iść w takiej kurtce. No nie wiem, czy na żywo. Na żywo, no nie, ona nie żyje. A na żywo, w sensie zobaczyć obraz. Zobaczyć obraz. Wyżywi, no. Ona nie. Nie mam super. Zdania na temat tego, czy można nosić koraliki do jeansów, ale... Dlaczego nie? Wszystko teraz... eklektyzm jest modny. Tak, bardzo dobry. I fajne do tej sukienki wygląda. Trochę śmiesznie, ale czemu, że lepiej... Fajnie by wyglądało na przykład, jakbyś miała takie buty w stylu traperków i czarne rajstopy, to by jeszcze... Znaczy granatowe, przepraszam. Tak? Ale super. Ja uwielbiam te buty od siebie. A te buty są świetne. Są po prostu fantastyczne. Bardzo stylowe. Bardzo ładnie. Słuchajcie, to jest pierwszy może outfit. Być? Moim zdaniem bardzo może fajna kurtka mogłaby być. Zastanowię się, ale rzeczywiście do jeansów kurczę to bym nosiła, ale
Czemu nawet nie? Do spodni jeansowych. No właśnie, o tym mówię, ale do tej sukienki mi się podoba. Do tej sukienki też właśnie. No i słuchajcie, outfit drugi. Znowu jest chyba nasza... Tu jest chyba wiosna. To jest chyba wiosna. A tak, tutaj jest, a tutaj jest Wenus. Jest Wenus, a tu wiosna. Różne elementy z... Tak, tam, gdzie jest jakość, tak? To znaczy, że jest Wenus. Tak. A tam, gdzie jest zakryte... Ale fajnie. Patrzcie, fajna, z długim rękawem. No właśnie, nie jestem tak, znaczy, bym nie chciała odrobinkę krótsze. Tak, nie, mi się wydaje, że nie. Nie? Nie. Może być nie, może być. Tak, bo teraz maxi, takie długie spódnice maxi są bardzo, no... No właśnie, ja wszystko temu skracam, a to teraz moda na odwrotnie. Teraz długie się może, no tak. Właśnie, ale nie, bardzo nie, fajne i dobry kolor dla tylko ciebie żeby też. Tylko, żeby nie za długie. To jest taka torba? Torba jest do kolorów. Która pasuje do tego. Naprawdę pasuje. No, duża pasuje, dość, co prawda? Tak. Na zakupy taka. Widzisz, mam czarną haleczkę, czarny. A teraz super z tą halką. No, są czarne. No. Także to może. Słuchajcie, być. Bardzo fajny outfit. Co sądzicie? Czekajcie, bo nie chcemy pani nagrać, żeby się pani nie obraziła potem. Właśnie, dobrze. O, a może na tle tego lustra? O. Tu, w tym roku. Wiesz, bo to, żeby potem ładny kadr był. Nie, to w porządku. Super, fajnie. Super. A przodem? Ale to takie na zakupy, ale nie musi być na zakupy. Nie, może ale być... wiesz, że to może też być plecak? Żartujesz. No patrz, bo tu masz takie coś. Aha. Tu na pewno w środku są takie... No widzę, że są zaczepki. No fajnie. Jest pasek, widzisz? No, ale to możesz sobie ta fotografia. Nie, to się wytnie. Że możesz sobie zrobić z tego plecak i mieć naprawdę na zakupy. No rewelacja. Bardzo fajnie, nie? No się też podoba. Z plecakiem też będzie dobrze wyglądało. Też super, no. Sztuka, słuchajcie. Tak. Sztuka na ubrania. Tak, tu są tylko takie elementy, ale kawałeczek. Bardzo fajny. Ale to jest kawałeczek w zasadzie podobne do tej sukienki. O, ale to dobrze, że jest ociupineczka. Ciemniejsza, trochę, no, bo tak jest inny materiał. Tak, a sukienka, tak, słuchajcie, jest z wiskot, więc fajnie. Bardzo ładnie wyglądasz. Mi się podoba w tym. No na wiosnę, jak troszeczkę się człowiek opali. No bo teraz jestem taka biała po zimie. Nie, spoko jest. Ta sukienka ładnie. Taki oversize'owy podkoszulek, patrzcie teraz. Outfit ze spódnicą satynową. No nie wiem, mam troszeczkę wrażenie, że to jednak jest nam się za duże. To jest duże. Chociaż jak nie mam rękami i mam je przy sobie, to może być. jak człowiek się nie rusza, to może jest być... po prostu. Ja nie wiem, czy w moim wieku wolno takie rzeczy. Jakże artystom wypada. Wszystko. Ale nie, właśnie fajna. No właśnie. Jak jest gładka spódnica, to nie ma przesady. Nie, tak, tylko w ogóle mówię o takiej nagości. To jakaś prowokacja. No, by była to jest taka prowokacyjna. No w ogóle temat jest prowokacyjny. Ale gdyby ona była troszeczkę mniejsza, tak, bo może to... być o. No właśnie. Troszkę tak. O. Czekaj, nie będę psuła tutaj tej postaci, tylko tak. No właśnie, tak? Z boku gdzieś trochę wsadzić, albo z paskiem, wąskim. O właśnie, może pasek byłby dobrym tym, a nie mamy paska żadnego. Ale fajnie, podoba mi się. A ta bluzka jest ekstra. Ja, bardzo fajnie. Lepsza niż tamta, na mnie oczywiście, bo nie wiem, czy te perełki pasują mi. Ale fajna ta dziewczyna z perłą, bo patrzcie, ona ma w ogóle przyszytą perłę w tym miejscu, gdzie tak, gdzie na jest namalowana. Nie, ja w ogóle uwielbiam ten obraz. Wiesz, ja też. Ten... Ja też. No nie, i to jest fajnie wygląda, widzisz, i to mnie nie pogrubi. Tak, i może mogłabyś taką koszulkę nosić tak, sobie nawet do czarnych spodni na przykład. Mhm. Nie? Ale do takiej spódnicy też. Do tej też. Tak, no. Jakbyś miała podobną u siebie, to też by pasowało. No, ona jest luźna, ale nie jest za duża. No. Nie, jest fajna, fajna. No, ta jest super. Fajna. I ona jest dla mnie tutaj, wiesz, jest wszędzie swobodnie. Nic mnie nie obciskuje, ale jest po prostu, nie niszczy sylwetki po prostu, jest świetnie. Fajne, no. Nie wiem, tak mogłabym sobie wyjść. Nawet spoko, do teatru mogła wyjść, będziesz no artystka wszelkich dziedzin sztuk. Pięknie. No to słuchajcie. Czuję się jak taka, wiesz, leciwa modelka. Bez przesady. Ale niektóre modelki są lecz, tak się profesjonalnie, żeby się być wyższym. O, patrzcie, elegancja jest. No, to były trzy outfity, moi drodzy. Bluzka świetna. Czekaj, to ja odsunę się, żeby pokazać całą sylwetkę. Bardzo dobrze do tej spódniczki. Oczywiście, że może być też do portek, ale świetnie, świetnie. No. Jest podczerwień. Teraz kurtka jeszcze. Właśnie, do tego kurtka. Bo jest teraz... No bo ona jest jakby w tej samej kolorystyce. No to jest po prostu ten sam odcień, tak? Poprawię to jest ten sam obraz przede wszystkim. Ten sam obraz, właśnie. Tak, i... O,
No i jeszcze tło jest takie selenowe. Właśnie, aha, czekaj, pokaż ten obraz, na plecach ten obraz, tak. No świetne, świetne jest. No nie wiem, ile razy bym takie coś nosiła, bo by mi się pewnie po kilku razach znudziło, ale... I plecak, tak? I plecak albo to. Nie będziemy teraz plecaka z tego robić. No właśnie. Aby zmienić fasy. Ale chyba za dużo szczęścia. Za dużo wzorków, tak. To już jest lepiej. Ja mam, czekaj, bo ja mam torbę. Masz torbę, no właśnie, to pokaż. Ja mam torbę, która będzie, swoją, na której będę malować będzie... obraz tutaj. Aha, będziesz malować. No i rzeczywiście dobrze. Dobrze to razem wygląda. Tu będzie namalowany tylko dziczelnik. Albo broszkę zrobię taką. No właśnie, ty zrobiłaś piękną kopię dziewczyny z perłą, wisi u ciebie. Jest okej? Okay? Tak, pani Marzena się najlepiej czuje jednak w swoim ubraniu, w swoim własnym stylu. No czyli po prostu zwykłej sukienki. Też masz artystyczny taki szalik. No ale to jest świetna rypsowa sukienka, bardzo ją lubię. To jest taka do podróży, zwinie się, nie mniej. No nie, bardzo dobra. No po prostu świetna. No i ma dobrą fakturę. No, i super płaszczyk z wewnątrz. Jakościowy. Czekajcie. No i zawsze jakiś mały wzorek, żeby coś się działo, żeby tak, nie było nudno. Bardzo elegancko jest. Tak. Hops. No i takie mamy dzisiaj artystyczne doświadczenie. No i na szczęście jest, nawet jak jest zimno, to jest kaptur. Płaszczyk się bardzo... Płaszczyk jest rewelacyjny. No. Ładnie ci w nim. Ale tak, że widzisz, mama we wzorkach, to tak się średnio czuje. Ale te wzorki, co masz na sobie, niektóre... są subtelne. Nie, no takie są delikatne, to tak, ale może... Że, no, ale ja też, nie widzisz, jestem, ja też nie jestem bardzo wzorkowa. Ale ta sukienka na lato... Sukienka? Super, fajna. Super. Torba też ma fajny wzór, z tym czarnym. Słuchajcie, no, żegnamy się z wami, guziaki. Pa, pa, pa. Jestem bardzo ciekawa waszych opinii. Ja uważam, że świetne i powiem wam szczerze, że namawiam moją mamę na sukienkę, owszem też, ale na tą kurtkę, bo uważam, że w niej wygląda rewelacyjnie. Piszcie, co sądzicie. Jeśli wam się też podoba, to zachęcajcie mamę, żeby sobie tą kurtkę kupiła, bo naprawdę jest moim zdaniem dla niej super, superowa. Odmładza, jest nowoczesna i tak dalej. Także, kochani, no jak widzicie, naprawdę jestem podekscytowana tą akcją. Tymczasem pokażę wam, co naprawdę kupiłam, bo ja sobie kupiłam coś z tej kolekcji. Jak wam już mówiłam, kurtka mnie zachwyciła i w zasadzie miałam zamiar sobie kupić tylko kurtkę. Miałam tam taki kupon, jak się zarejestrujecie na stronie Medicine, to na pierwsze zakupy dostajecie kupon 30 zł, więc oczywiście, że to zrobiłam i wykorzystałam ten kupon na zakupy do tej kurtki, bo ona niestety nie jest tania. Ponad 300 zł cena tej kurtki, ale wiecie co? Ja nowe rzeczy, jak wiecie, nie kupuję ich często, no i tym razem się zdecydowałam, bo stwierdziłam, że po pierwsze, nie mam fajnej bomberki, mam jedną z Zary, którą teraz Wiktor często nosi, więc sobie trochę mniej ja ją noszę, a jest to w mojej kolorystyce, no i zobaczcie, naprawdę jest bardzo jakościowo zrobiona. Oczywiście ta kurtka, od razu zaznaczam, jest z poliestru, jak to zazwyczaj kurtki ortalionowe. No ale jakby do kurtek się nie przyczepiam, no bo wiecie, po pierwsze jest to na zewnątrz, kurtki puchowe też są przecież zrobione ze sztucznych materiałów oprócz puchu w środku. Natomiast no teraz jest bardzo, bardzo modny taki styl, bomberka. Jest super trendy ciuchem w tym sezonie, a w ogóle bomberki są bardzo uniwersalne i wygodne. No i zobaczcie, tak wygląda z bliska, naprawdę bardzo porządnie zrobiona, bardzo ładny materiał ma, ślicznie. I ten przód jest zrobiony, słuchajcie, z tła obrazu, wykorzystane są elementy, może nie tła, ale te gładkie elementy, także ona z przodu w ogóle nie zapowiada tej ekscytacji tyłu, która jest po prostu reprodukcją obrazu i w której naprawdę jestem zakochana totalnie. Kocham ten obraz, wiecie co, też i kolorystyka, i styl tego obrazu, w ogóle lubię Botticelli'ego, jest taki cukierkowy, ale ja, no nie wiem, ja lubię taką sztukę, trochę kiczowata jestem. Lubię trochę czasem takiego kiczu w sztuce, lubię też prerafaelitów, którzy kojarzą się troszkę z taką kiczowatą sztuką. Nie lubię takiej mrocznej za bardzo sztuki, chociaż Beksińskiego kocham, ale to jakby nie powiesiłam sobie w domu. Kocham oglądać. No i patrzcie, przepiękna rzecz i to jest naprawdę ciepłe, bo ja w tym byłam normalnie teraz na takie kilka stopni i było mi ciepło, bo to jest ocieplana, pikowana w środku kurtka.
I wiecie co? Jeszcze mam metkę, bo nie zdjęłam. Byłam już w niej z metką, bo zapomniałam odciąć szczerze. No i uważam, że jest bardzo uniwersalna. Do moich kolorów naprawdę do wielu rzeczy mogę ją włożyć. I zaraz Wam to pokażę. Mianowicie, zresztą ja już tam nagrałam jakąś stylówę, więc Wam pokażę przebitkę w tej właśnie stylówie z tą kurtką. Uważam, że naprawdę fajnie to wygląda. Jest nowoczesny krój tego. Jedyne, co Wam chcę powiedzieć, to że uważajcie na rozmiary, bo te rozmiary są duże. Wiecie co, XS-ki, ja wszystko, co ja mierzyłam, było XS-ką, bo jak zmierzyłam M-kę i S-kę z tych kurtek, to one były naprawdę wielkie. Jakbyście chcieli taką ogromną kurtę, no to wtedy bierzcie większy rozmiar. Natomiast no ja normalnie noszę S-kę, a ta kurtka jest XS-ką i absolutnie nie jest mała. Więc jeśli jesteście na przykład jeszcze niższe i też macie rozmiar S, to bierzcie sobie, jakbyście oczywiście chciały sobie kupić, zdecydowanie wybieramy XS-kę. No, widzieliście w przymierzalni, jak mierzę tą kurtkę do tej bluzki, bo moja mama kupiła mi tą bluzkę. Bardzo dziękuję. To było bardzo miłe. Bardzo fajna, ona będzie w komplecie do tej, ale nie musi oczywiście być, można ją po prostu nosić jako bluzkę, bo ona ma bardzo dyskretny wzór. Ma piękne kolory, jest z wiskozy i ma, naprawdę patrzcie, jak ładnie jest zrobiona. Tutaj jeszcze gdzieś nitka wystaje, co prawda, ale patrzcie. Bardzo ładne na trzy guziki, takie oblekane mankiety, piękne szerokie rękawy i tu jest taka troszkę oversize'owa, z tyłu ma wiązanie w ogóle, więc ładnie wygląda też na plecach, ale jest bardzo, bardzo fajna, nowoczesna, można ją właśnie nosić i do zupełnie nowoczesnych stylizacji i do jakiejś klasycznej spódnicy na przykład w kroju takim, wiecie, klasycznym, plisowanej na przykład. Ale ja lubię takie rzeczy nosić, jak już jest taki wzór romantyczny, to wolałabym to nosić na nowoczesny sposób, żeby trochę przełamać konwencję, bo będzie po prostu nuda. Także mam zestaw, słuchajcie. Ta bluza kosztuje, słuchajcie, koszula kosztuje 159 zł. Jest z modalu, czyli właśnie z dobrej wiskozy, bardzo fajnej jakości, naprawdę. No i powiem Wam, że kolekcja ta nie jest bardzo tania. No, to nie jest dziwne, bo jest to taka designerska kolekcja, specjalna linia i niezłe materiały, nie wszystko jest naturalne. Te spódnice z tiulem takie w modnym stylu są i te bluzki takie cieniutkie są sztuczne całkowicie. Natomiast jest dużo tych bluz, podkoszulek po prostu z bawełny czy z wiskozy, sukienki są wiskozowe, więc jest nieźle, słuchajcie, jak na materiały w takich, no jednak mimo wszystko jest to jakaś tam sieciówka, no to jest to dobra jakość i naprawdę te rzeczy są bardzo ładnie zrobione, bardzo ładnie uszyte, te bawełny, to co mama też moja mierzyła, są super jakości, więc ceny nie są niskie, ale warte jest, jeżeli byście chcieli mieć taką rzecz oryginalną na jakąś specjalną okazję albo po prostu kupić sobie coś dla odmiany innego, no to warto, na pewno warto ściągnąć sobie kupon i sobie takie coś sprawić. Ja rzadko takie rzeczy kupuję, ale to mnie tak zachwyciło, że na pewno będzie to powieki w mojej garderobie. Takich rzeczy po prostu ja nie odsprzedaję, bo jak mnie coś tak zachwyci, no to już jest moje. No, oprócz spodni, które Wam tam pokazuję, myślę, że ta koszula będzie też fajna do na przykład maxi spódnicy. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Dajcie oczywiście znać, do czego najfajniej Waszym zdaniem. No. Słuchajcie, no ale teraz już chyba dość o tej kolekcji. Przypomnę Wam też, że ja wcześniej robiłam różne projekty też moich ubrań. Jeśli znajdę jeszcze filmik z TikToka z moimi projektami, to Wam tutaj wkleję teraz w tle. Tymczasem ta sukienka była na tym filmiku, którą mam na sobie. To jest sukienka zrobiona ze spódnicy z lumpeksu, która miała, no, która była nieciekawa sama w sobie, bo miała tutaj taką gumę, która się jakoś taka rozciągnęła i była po prostu nie do użytku już. Ja sobie tą spódnicę przyszyłam na, pokażę Wam na co, nie będę się cała rozbierać, ale na taką jedwabno bawełnianą koszulkę z koronką i ona ma identyczny właściwie ściągacz tutaj, więc fajnie to wygląda. To zostało po prostu jedno na drugie naszyte, także to jest sukienka, nie spódnica i bluzka. Z tyłu jest również reprodukcja tego jakiegoś tam XIX-wiecznego obrazu, ale powiem Wam szczerze, nie wiem jakiego. A średnio mnie to też specjalnie interesuje. Nie jestem jakoś też fanką XIX-wiecznego malarstwa bardzo, więc może dlatego. No i
widzicie, do traperów i do rajstop z takimi kropeczkami niebieskimi na nogach, które mam. Podoba mi się to, jest spoko. Może być też oczywiście do gładkich rajstop. I mam na sobie również kardiganik z jedwabiu i bawełny. Ja już się pokazywałam w tej stylizacji, jeżeli ktoś mnie dawno ogląda, to na pewno widział, ale czasami właśnie tak chodzę też do szkoły na lekcje plastyki. Jest to takie moim zdaniem inspirujące dla młodzieży, że można inaczej się ubrać, ale też fajnie. Można też oczywiście do tej sukienki inny kardigan albo kurtkę ramoneskę i też będzie fajny zestaw. Pokażę się Wam jeszcze w tym stroju za chwilę, w takich bucikach z lat 60., które są w stylu trochę takim renesansowym. I one będą bardzo ciekawie moim zdaniem do tego wyglądać. A słuchajcie, dzisiaj chciałam Wam też przy okazji pokazać, bo mama moja tam wspomniała, że robiłam kopię dziewczyny z perłą. To nie do końca jest prawda. Robiłam projekt, jak byłam na studiach plastycznych, to się nazywa Trawestacja. Mieliśmy takie zadanie domowe, żeby zrobić rysunek, obraz, który jest trawestacją jakiegoś dzieła sztuki, czyli po prostu zmienieniem tego dzieła sztuki tak, aby dodać jakieś inne prowokujące elementy albo nawiązujące do czegoś innego. Często jest to wykorzystane w reklamach, wiecie, na przykład dama z łasiczką, z papierosem to może akurat nie w reklamie, ale na przykład, no wiecie, różne są, albo zamiast łasiczki jest tutaj kot, czy to zamiast gronostaja, albo Mona Lisa, która prezentuje uśmiech po jakiejś paście z zlepów. To się nazywa, to jest trawestacja właśnie. No i ja Wam tu pokazuję krótkie nagranie, na którym widać oryginał, kopię oryginału oczywiście. Znaczy nawet nie kopię, tylko reprodukcję oryginału, którą mam w domu, bo też uwielbiam ten obraz. No i to, co zrobiłam w ramach tego zadania domowego i nie oceniajcie mojego talentu po tym obrazie. Mama mówi, że zrobiłam to dobrze, ale wiecie co, to było zrobione w 2 godziny na zadanie, więc to nie jest absolutnie technicznie żaden malunek super. No ale tak z ciekawości, no bo już, jak już wspomniała moja mama o tym, to Wam pokazuję, jest to dość zabawne moim zdaniem, że ten obraz to jest dziewczyna z perłą. Po polsku jest to śmieszne, w innych krajach by nie było, bo wiadomo, perła to jest nasze rodzime piwo. Nie ma raczej odniesień kulturowych w innych krajach. No ale u nas jest to taka trawestacja właśnie. Także taki żarcik malarski. No czasem się tam takimi rzeczami zajmuję, oprócz tych mebli, które robię z odzysku czasem dla Was i też są na kanale, możecie sobie zobaczyć. A w ogóle filmik z tymi ciuchami zaprojektowanymi przeze mnie podlinkuję Wam też na końcu w ekranach. Także jak będziecie sobie chcieli zobaczyć tam, jak pokazuję te rzeczy, które robiłam, przerabiałam, to możecie tam wejść. Tymczasem pokażę Wam, co ostatnio zrobiłam, bo nie zdążyłam zrobić tej torebki. Tą torebkę, którą widzieliście w przymierzalni, zamierzałam pomalować, ale zaczęłam od czegoś innego i jeszcze nie zrobiłam tego. Ale wiecie co, stwierdziłam, że ta torebka jest tak fajna, tak trendowa, że nie będę jej ozdabiać bezpośrednio, tylko zrobię tutaj, zrobię oddzielnie na takim płótnie malunek i będę sobie go przyczepiać na jakimś takim pinie albo nawet agrafką, no zobaczymy, jakoś to na pewno uda mi się zamontować ewentualnie tutaj, w jakiś sposób to przymocuję i być może właśnie tak to zrobię, żeby ta torebka była też uniwersalna, bo powiem Wam, że to jest ta torebka z niedawnych zakupów, której się nikt nie zainteresował, ale w sumie dobrze, bo teraz stwierdziłam, że ona jest po prostu idealną kopertówką i torebką dla mnie i będzie idealnie pasować do tych rzeczy teraz. Jest fajna, bo jest właśnie z takich miękkich, jest duża, ma świetną skórę i no i będzie tutaj taka ozdoba, którą chciałabym zrobić w taki sposób, żeby się to mogło zdjąć po prostu. Także zrobię też mikroreprodukcję jakiegoś elementu tego obrazu, być może właśnie tej Wenus Botticelliego i tutaj przyczepię, może kwiatek to będzie z tego obrazu, albo jakiś amorek, albo coś. Ale to Wam pokażę w przyszłości, bo muszę dobrze przemyśleć, jak to zamontować, to nie jest takie hop-siup, jak to mówię. Tymczasem pokazuję Wam teraz shortsa, który był na różnych mediach wstawiony niedawno, jak przerabiam te buty, bo to też z inspiracji właśnie tej kolekcji się zdarzyło, słuchajcie, bo naprawdę tak mnie zainspirowała, że postanowiłam się wreszcie zabrać za to malowanie. No i tutaj zrobiłam te kozaki, też kiedyś już to zapowiadałam, że te kozaczki z marki French Connection, rozmiar 37, w pięknym kolorze i naprawdę w super stanie też.
po prostu będę przerabiać. Z jednej strony są te kozaki gładkie, znaczy tutaj nie było plam. Tu były plamy, tak, także zobaczcie tego shortsa. Z tego to. Jak widzicie, piękne buty, ale poplamione, ale plamki przypominały mi pnącze i postanowiłam pomalować akrylami i zabezpieczyć lakierem. Tutaj widzicie podkład na biało, już wykończone liście i całe pnącze z podpisem. Ciekawe, kto znajdzie. A tu widzicie wykończenie, no i efekt końcowy wygląda w ten sposób. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Będą bardzo oryginalne, ciekawe. W ten sposób możecie uratować buty, które mają plamy. Nawet do tej bomberki mogłyby być, bo są też w zieleniach. Ale ten motyw, moim zdaniem, bluszczu nie pasuje do końca do tamtego obrazu, więc nie będę ich do tego mierzyć. Jakby ktoś z Was chciał takie autorskie kozaczki, tu są podpisane moim inicjałem, to się możecie zgłaszać. 37, obcas około 8 cm, bardzo piękny kolor, na szczupłe raczej nogi, bo one nie mają jakoś dużego obwodu w łydce. Dla mnie są za wysokie, ja niestety nie jestem w stanie nosić, tylko w stylówkach mogłabym to nosić, ale szkoda, bo są naprawdę bardzo ładne, nieocieplane, skórzane, jakościowe kozaczki. Także zapraszam Was, autorskie moje dzieło. Druga rzecz, słuchajcie, to torba Louis Vuitton, nie doszłam nigdy do tego, czy oryginalna, bo jest niesamowicie dobrze wykonana, ma bardzo piękne detale, po prostu myślę, że może to jest jakaś stara vintage torba Vuitton, ale pokazuję Wam ją z tej strony, dlatego żebyście zobaczyli, że ona była zniszczona, a z przodu miała jeszcze taką wielką rysę przez środek i taki zaciek, który nie chciał zejść. No i postanowiłam tą torbę po prostu ozdobić. No i voilà, stwierdziłam, że tym razem będzie to coś takiego bardziej modowego, bardziej nawiązującego do takich modowych akcesoriów właśnie. Elementy teraz bardzo modne misie, kokarda super modna w tym sezonie. No i stwierdziłam, że taki modowy malunek zakryje po prostu te podrapania, które były. No i w ten sposób to właśnie wykonałam. Pokazuję Wam tam przebitki, jak szkicuję, szkicuję w sensie białym podkładem, bo oczywiście nie ołówkiem, jak właśnie projektuję ten wzór i później etapy już powstawania. Na końcu zrobiłam to, tutaj właśnie był taki zaciek nieciekawy i próbowałam go usunąć, niestety no nie mam aż tak dobrych narzędzi, żeby usunąć takie rzeczy, więc zrobiłam łańcuszek. Jest jeszcze to niewykończone, bo musiało to bardzo dobrze wyschnąć, bo tutaj zaczęło mi się to rozmazywać, słuchajcie. I używam takiego specjalnego lakieru nawierzchniowego do skóry, żeby utrwalić wzór. Ale oczywiście nie należy tego szorować, jakby co. Także taka torebka, taki właściwie kuferek, bo tutaj jest w środku niezapinany ten kuferek. Trzeba by mieć taki woreczek z zamkiem albo kosmetyczkę zapinaną na zamek do środka, żeby mieć zamknięcie do tej torebki. Ale jest to ciekawe. Ciekawa jestem Waszej opinii też. Jak się Wam podoba moje modowe dzieło? No, słuchajcie, to jak na ten odcinek, to myślę, że dosyć wrażeń i dosyć już gadania. Piszcie, co sądzicie. Jak się Wam to wszystko podoba? Czy podobała mi się ta kolekcja, czy macie to gdzieś? Możecie pisać jak najbardziej. Ja kocham takie rzeczy. Uważam, że popularyzowanie kultury i wysokiej sztuki właśnie w taki nowoczesny sposób jest po prostu super. Warto za darmo i zupełnie z serca zareklamować taką kolekcję i taką akcję. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli to dzieło, również mogę udostępnić. Mam do sprzedania też taką piękną, mięciusieńką ramoneskę od Karen by Simonsen w rozmiarze SM, ale bardziej S. I też mogę wykonać na niej sztukę, jeżeli ktoś by chciał sobie coś konkretnego zamówić, jakąś reprodukcję albo jakiś autorski element, możecie pisać. Tymczasem, kochani, żegnam się już z Wami bardzo serdecznie, pozdrawiam Was i do następnego filmiku, który zdecydowanie będzie, już zabieram Was do lumpeksów, dwóch nawet, i holem lumpeksowym. Pozdrawiam, cześć, kochani!